bo myślę, że rok był bardzo dobry ze względu na bardzo dużą ilość chłopaków, jaka jest w naszej akademii, ale nie spoczywałem na laurach na tym roku, żeby jeszcze ta rodzina wigiecka się powiększyła, chociaż jeszcze troszkę. Jakie marzenia? No, może nie będę głośno mówił, ale byśmy chcieli, żeby jak najwięcej chłopaków z naszej akademii w końcu zadebiutowało w pierwszych wigrach. Tak? To czego można tym młodym chłopcom życzyć? Tak najprościej to miłości do piłki. Jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej radości, bo wiadomo, że nie każdy z nich osiągnie sukces, tak, w piłce nożnej. Ale żeby ona im przynosiła radość kopania, żeby strzelali jak najwięcej goli. No czego jeszcze? No też dobrych na pewno ocen w szkole, tak, żeby to nie kolidowało, bo jak w szkole idzie łatwo, to wtedy wiadomo, że rodzice inaczej też patrzą na treningi. Nie? Ja to widzę z bliska, trenerzy duży aspekt kładą na wartości wychowawcze, to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie? Fair play, uczciwość, koleżeńskość, przyjaźń, takie wartości są bardzo ważne, bo o nich teraz bardzo mało się mówi w życiu. Nie? Wyśmienity. Jeśli chodzi o ligę, zajęliśmy dobre miejsce trzecie. Było dużo wygranych, kilka przegranych. Czuję, że stanowicie taki fajny kolektyw? Jesteście zgraną paczką? Tak, zdarzają się też gorsze momenty, ale w większości jest ok. A jak święta przychodzą, to też trochę żal, że nie można grać w piłkę, bo jest przerwa? Czy... O, jak przez cały rok się gra, to przez święta można sobie zrobić przerwę. Co byś sobie życzył z okazji świąt jako młody piłkarz, szczególnie młody? Na pewno lepszego miejsca w następnym sezonie. Więcej strzelonych bramek i wygranych.